Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, będzie to test penetracji, a raczej test yy, pancerza tego oto pojazdu czyli 112, który dostał buffa, o którym zro wczoraj zrobiłem film. I podniósł się niesamowity lament pod niebiosa. Jakoby czołg ten był niezniszczalny, wręcz i co te wargaming robi, bo to przecież czołg. Ciężki poziomu ósmego. No to jest oczywiste, że powinien być przebijany z przodu przez siódemki, jeszcze do tego szóstki. Najlepiej, a teraz to już się nie będzie dało grać. Teraz to już nikt go nie przebije. Czołg będzie niezniszczalny, i w ogóle najlepiej to przestać grać, bo jak się ten czołg pojawi, to po prostu będzie zmiatał wszystko w promieniu. Kurka wodna 400 metrów od siebie, no więc postanowiłem. Na streamie zrobić wczoraj próbę. Pewną wzięliśmy tutaj trzy czołgi. Jak widzicie, dziękuję serdecznie osobom, które zdecydowały się pomóc w tym teście. Mamy czołg IS, mamy czołg Tiger 1 i mamy czołg AMX M4 francuski. Siódmego poziomu czołgi. Penetracja kolejno. A MXM4 to jest 212, chyba. Tiger 203 i Isior to jest 175. Odległość od celu: 200 metrów dokładnie. Czołk nie jest skontowany. Wiadomo, że będzie tutaj, będą zupełnie inne warunki. Jeżeli się skontuje, będzie lepiej. Druga sprawa. Panowie nie będą strzelać, wierzę tylko w dolną płytę, w górną płytę. Górna jest nieprzebijalna raczej, ma 120, ale jest to kąt po prostu przepiękny. Ona była zawsze zresztą nieprzebijalna, nawet jak tam graliśmy sobie z DPA, twierdzę, i ja brałem właśnie 112, to niestety, no, na szczęście, chyba nigdy nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek przebił. Yy, właśnie górną płytę, a dolną bez najmniejszego problemu. Yy, słuchajcie, jak to wygląda. Puszczamy czas, i teraz będziecie widzieć. Jak widać, pierwsze jest już przebicie. Zobaczcie, gdzie weszło bez problemu. Drugie przebicie jest w dolną płytę. Czekamy na kolejne, następne przebicie, następne przebicie. To tyle by było o niezniszczalności tego czołgu i nieprzebijalności. Kurczę, musicie trochę racjonalnie myśleć. Naprawdę. Mówię do tych, którzy tam tak płakali bardzo mocno. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to osoby, które nie mają tego czołgu, <laughs> no bo cieszą się ci, którzy mają. Górna płyta, tutaj panowie teraz strzelają, jest oczywiście nieprzebijalna, ale dolna jak widzicie, bez najmniejszego problemu. I to jest koniec. spauzowałem to, żeby wam powiedzieć, jakie są wyniki. Otóż, czołgowi IS nie udało się przebić, i to jest bardzo dobra informacja, ponieważ 175 mm nie powinno przebijać. Czołg Tiger 1 oddał chyba strzałów 7. Albo 6, albo 6, tak, i przebił dwa razy. Natomiast AMX francuski, który ma penetrację 212, przebił cztery razy na 6 strzałów. Także mam nadzieję, że pewien mit został obalony. Jeszcze tylko jedna rzecz. Ten czołg, czyli 112 po bawie ma 140 mm tą płytę. To jest więcej oczywiście niż IS6. Natomiast kąt tej płyty to jest minus, jak widzicie, 45 stopni. I penetracja tutaj, żeby zaszła, musi być 198 mm. Natomiast IS6 ma tą płytę dolną 120 mm. Ale za to kąt pochylenia jest minus 53 stopnie i ma. 199, czyli dokładnie jest to praktycznie to samo. Taka sama możliwość przebicia dolnej płyty będzie u Isa 6 jak i u 112. Teraz po pobawię, bo przedtem było to tragiczne i właściwie nie wiadomo z jakiego powodu tragiczne. A 112 w stosunku do Isa 6 to jest górna płyta. Górną płytę Isa 6 o wiele łatwiej przebić niż tamten czołg. Zobaczcie, że tutaj IS-6 237 mm potrzeba, natomiast 112 potrzeba 335, ona jest po prostu nieprzebijalna, no chyba, że wiadomo, jak pancer jest to, albo coś takiego. Także to jest ten atut. Co do atutów, IS-6 szybciej strzela, niestety 112 strzela wolniej, no i oczywiście IS-6 ma... Mniejsze x zdecydowanie na wieży 150 mm, podczas gdy 112 ma landary takie naprawdę potężne, również 150 mm. No i to tyle. Chciałem porównać właśnie ten przedni pancerz i troszeczkę zapobiec wszechobecnemu biadoleniu na to, jak to bardzo niezniszczalny ten czołg będzie. Jeżeli on się skontuje, wtedy rzeczywiście będzie mógł. Odbijać tą dolną płytą w takim samym stopniu, w jakim może IS6 odbijać. I to tyle. Żegnam się z Wami, moi drodzy. Do usłyszenia.